W Mroczkowicach koło Mirska oddano do użytku profesjonalnie wyposażoną strzelnicę myśliwską. Obiekt jest jedynym tego typu w okręgu jeleniogórskim. Strzelnica powstała dzięki staraniom poczynionym przez koło łowieckie Wieniec ze Świeradowa Zdroju. Sobotnia uroczystość była podsumowaniem kolejnego etapu działań. Początkowo oddano do użytku stanowiska do strzelań kulowych. Jest to strzelnica w pełni profesjonalna, przystosowana do wieloboju myśliwskiego i nie tylko, do sportowych konkurencji również. I została wybudowana przez koło łowieckie. No trochę wspomagał zarząd główny i zarząd okręgowy PZŁ, Polskiego Związku Łowieckiego, ale główny wysiłek to koło i jest to w pewnym sensie taki ewenement, bo zwykle to w okręgu legnickim na przykład była wybudowana strzelnica, to wszystkie, cały okręg uczestniczył, w tym finansował. Tutaj natomiast myśmy się tego podjęli. W pełni wyposażona strzelnica była od dawna oczekiwanym obiektem do profesjonalnych strzelań myśliwskich w okręgu jeleniogórskim. Oddana do użytku strzelnica w Mroczkowicach umożliwia przeprowadzenie treningów strzeleckich oraz przystrzeliwania broni zarówno śrutowej, jak i kulowej przy pełnym dozorze instruktorów strzelectwa myśliwskiego. Spełniana różnorakie cele, bo i szkoleniowe, i egzaminy, i kursy są tutaj robione, i przystrzeliwania broni przez koło łowieckie. Także dawniej korzystaliśmy ze strzelnic oddalonych w Zielonej Górze we Wrocławiu. Trzeba było to organizacyjnie rozgrywać. Teraz mamy piękny obiekt tutaj u nas i możemy tutaj. Chętnie koła korzystają. Inicjatywę podjętą przez myśliwych doceniają lokalne władze, bez których wsparcia powstanie obiektu nie byłoby możliwe. Każda inicjatywa, która powstaje, każdy obiekt, który jest wybudowany, jest na pewno na naszą korzyść, na naszą jako regionu tutaj. Tak samo i też ten obiekt, on jest bardzo ładny. Dzięki temu, z tego co się już dowiedziałem, to skuteczność w strzelaniach wzrosła do 70%. Więcej mają chłopaki gdzie potrenować, gdzie poćwiczyć, także naprawdę, aby więcej takich inicjatyw jak ta. Wybudowanie strzelnicy kosztowało około 1 700 000 zł.